Troszeczkę o zwyczajach seksualnych na Rusi, troszeczkę o cerkwi prawosławnej, jak z tym walczyła. Dawno temu tak naprawdę ludzie potrafili się bawić, zwłaszcza na Rusi, ponieważ nasi wschodni sąsiedzi mieli zawsze rozmaite fantazje, o czym oczywiście świadczą niezwykle bogate zwyczaje seksualne, które bezskutecznie starała się tępić cerkiew prawosławna. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale w VI wieku na Rusi królował patriarchat i poligamia. Oczywiście myli się ten, kto pomyśli, że kobiety były wówczas poddanymi mężczyzn. Niezadowolona ze swojego pożycia żona mogła jawnie zdradzać swojego męża, a jeśli znalazł się jakiś inny kawaler, który obiecał ją uczynić główną żoną, to kobieta bez żadnych skrupułów zmieniała tego faceta na lepszy model. Między innymi cesarza bizantyjskiego Maurycjusza zadziwił taki słowiański zwyczaj odbywania stosunków seksualnych w wodzie. Zaszokowało go to, że młodzież nie znała czegoś takiego jak pojęcie czystości przedmałżeńskiej i w sposób ochoczy oddawała się o różnym orgiom podczas pogańskich świąt. Pod koniec VIII wieku na wschodniej Słowiańszczyźnie oczywiście dalej nie słyszano czystości przedmałżeńskiej. Jeśli jakaś kobieta, która wychodziła za mąż, była wciąż dziewicą, musiała pozbyć się dziewictwa przed ceremonią. Oczywiście często rolę tych defloratorów przejmowali różni magowie, którzy byli nazywani wołchwami. Tak to się nazywało ciekawie. Firmowym znakiem słowiańskich zwyczajów seksualnych miał być brak zoofilii i homoseksualizmu, a także społeczny brak przyzwolenia na chwalenie się przez mężczyzn swoimi przebojami łóżkowymi. Pojęcie czystości przedmałżeńskiej na Rusi wprowadził kniaz Światosław w 967 roku i od tej pory pozbawienie dziewictwa małżonki było wyłącznym przywilejem męża. Próbował on też zakazać tańców, które były poniekąd zabawą erotyczną, a nie jakimś tam niewinnym podrygiwaniem. Ale oczywiście na taką pruderię ówczesny lud nie miał najmniejszej ochoty się zgadzać. Umocnienie się chrześcijaństwa na Rusi w XII wieku przyniosło kolejne zakazy, także te dotyczące współżycia małżonków. Seks nawet po ślubie uważany był wówczas za grzech i można było tylko go uprawiać w celu osiągnięcia poczęcia potomstwa. Z powodu licznych świąt kościelnych i dni postnych na seks zostawało tak naprawdę zaledwie 50 dni w roku, przy czym, żeby było ciekawiej, cerkiew dopuszczała jeden stosunek w ciągu dnia, nie więcej. Dozwolona była tylko pozycja misjonarska, a żona podczas stosunku miała leżeć nieruchomo jak kłoda. Takie były zalecenia cerkwi prawosławnej. Całowanie ciała w pozycji stojącej było surowo zabronione i w oczach kościoła idealna żona to taka żona, która czuła wstręt do seksu. Oczywiście podczas spowiedzi duchowny zadawał skruszonym grzesznikom wiele szczegółowych pytań dotyczących sfery intymnej. Jeśli zajrzymy do kronik, to zobaczymy, że tam są takie pytania typu: nie wkładałeś ust i palca bliźniemu swemu w miejsca niepotrzebne i niewygodne, na przykład tego typu. Co więcej, cerkiew wyśmiewała i potępiała duży rozmiar biustu, przypisując go upadłym kobietom. Jednak kościół swoje, a lud swoje. Mężczyźni bardzo chętnie brali za żony kobiety z obfitym biustem, a płeć piękna znała sposoby na wizualne powiększenie swoich walorów. Znano nawet zioła, środki mające fizycznie je powiększać. Między innymi taki przepis, który można znaleźć, to są 3 łyżki ludzkiego mleka, łyżka miodu, łyżka masła roślinnego i wywar z miętej pieprzowej. I podobno, jeżeli biust tym nasmarowały kobiety, to biust rósł jak na drożdżach. W XVI wieku miało również dochodzić do dziwnych stosunków na linii zięć-teściowa. O ile ojciec dążył do tego, by wydać córkę za mąż wcześniej, na przykład w wieku około 12 lat, co gwarantowało, że będzie dziewicą, to matki w obawie, że ich córka może przez to umrzeć podczas nocy poślubnej, miały same brać na siebie rolę kochanki i ze swoim zięciem spółkować przez 2-3 lata. Co ciekawe, w tym przypadku cerkiew była niezwykle litościwa i karała takich grzeszników maksymalnie 5 latami codziennych modłów o wybaczenie. Dla porównania, za seks przedmałżeński cerkiew nakładała 10 lat kary modłów. Rygorystyczna polityka kościoła przyniosła wbrew pozorom odwrotne rezultaty, bo w XVI wieku widok ludzi współżyjących na ulicy czy w karczmie w zasadzie nikogo nie dziwił. Tak naprawdę głównymi burdelami kraju były banie, czyli taki ruski odpowiednik sauny.
i 3-dniowym weselom towarzyszyło picie na umór i przypadkowe kontakty seksualne z trzema lub nawet z czterema jakimiś osobami. Wcześniej, bo w XV wieku, stwierdzono występowanie w klasztorach aktów homoseksualizmu, a zwierzchnikowi cerkwi prawosławnej w metropolicie Zosimie nawet udowodniono zoofilię. Skuteczną walkę z upadkiem moralności wprowadziła, no nie wiem czy wiecie kto tak naprawdę wprowadził, bo tą skuteczną walkę z upadkiem moralności wprowadziła dopiero Katarzyna Wielka, moi drodzy, ponieważ w 1784 roku zabroniła korzystać z koedukacyjnych bań i rozkazała budować oddzielne sauny dla mężczyzn, a oddzielne dla kobiet.